Nowe, wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia rozpoczyna działalność już dzisiaj. To Art Równik, czyli miejsce dla miłośników sztuki i dobrej energii. A z nami profesor Małgorzata Młynarska, pomysłodawczyni Art Równik i prezes Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji. Dzień dobry. Dzień dobry. 5 dzień maja to bardzo dobra data na rozpoczęcie takiego przedsięwzięcia, pani profesor. Tak, tak. To było tak planowane. Mieliśmy już wcześniej pomysł, żeby rozpocząć działalność, bo był taki moment, kiedy już skończyło się to zlecenie z Wrocławskiego Parku Technologicznego i była obawa, że nasi pracownicy nie będą mieli zajęcia, a jak nie mają zajęcia, to był problem. Pojawił się problem znowu tego istnienia, prawda? To cały czas przecież w gastronomii jest bardzo poważna sprawa. I wtedy wraz z zespołem, ale przede wszystkim właśnie z pracownikami Wrocławskiego Parku Technologicznego podjęliśmy taką rozmowę, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak można by było jakąś alternatywę stworzyć dla właśnie Cafe Równik, placówki gastronomicznej. No bo ten rok pandemii nam dał do myślenia. Widzimy, że to jest problem, jeśli takie właśnie kataklizmy jak pandemia się zaczynają, to gastronomia, można powiedzieć, nie ma prawa istnienia, bo rzeczywiście to, że przetrwaliśmy przez ten cały rok, to naprawdę dzięki życzliwości ludzi życzliwych, którzy te zamówienia u nas składali i tak dalej. I okazuje się, że osoby z niepełnosprawnościami świetnie sobie radzą w działaniach artystycznych. Tak, właśnie oni tego bardzo potrzebują i to właśnie ta idea, która przyświeca od początku tej działalności, czyli terapia przez pracę, okazuje się, że w takiej właśnie, nazwijmy to, branży, czy w takim dziale, który ma bardzo ścisły związek z działalnością artystyczną, może mieć takie podwójne ważne znaczenie. Czyli z jednej strony pozwoli się utrzymać temu miejscu, a z drugiej strony będziemy jeszcze głębiej, jeszcze szerzej rozwijać. Co więc będzie się działo w Art Równiku? Przede wszystkim będzie to sklepik, czyli od tego zaczynamy, bo przecież miała to być alternatywa dla klubo-kawiarni, ale to się będzie uzupełniało, bo jeśli będzie już tak, że do nas goście będą przychodzili, to przecież będą korzystać z tych wszystkich naszych tutaj kulinarnych, także z tej działalności kulinarnej. Ale w samym sklepiku będą produkty, które będą takim właśnie wynikiem tej pracy terapeutycznej. Bardzo chcielibyśmy zainteresować warsztaty terapii zajęciowej tym, żeby przynosili do nas czy jakieś transakcje handlowe z nami zawierali. Także artystów. Mamy już bardzo dużo takich podarunków, ale też i zakupionych rzeczy, które zawsze na początek w takim sklepiku muszą być, żeby to mogło działać. Ale nasza idea jest taka, żeby nasi podopieczni rozwijali się właśnie przez sztukę szeroko rozumianą, żeby właśnie i dlatego w tym Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to zaczynamy, bo chcemy bardzo podkreślić to prawo do tego równego dostępu właśnie także i do takiej wysoko rozumianej kultury, czyli literatury, sztuki, malarstwa, muzyki i tak dalej. U nas były już koncerty, my to robiliśmy, ale teraz będziemy to robić tak bardzo naprawdę systemowo i będziemy to robić w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym. Osoby z niepełnosprawnościami także tworzą te prace wszystkie. I jak na nich działa sztuka? Jak działa na nich to, że oni sami mogą tworzyć te wszystkie dzieła, które ktoś później może kupić? Tak jak na każdego człowieka, to naprawdę są tacy sami ludzie, mają te same potrzeby. Właśnie my chcemy trochę tak zgłębić tę wiedzę o tych osobach z niepełnosprawnością intelektualną właśnie także przez takie angażowanie ich w twórczość. To nie tylko jest plastyczna twórczość, to są te wszelkie działania, które wiążą się z pracą właśnie ludzkimi rękami, prawda, wykonywanie jakiegoś rękodzieła. To są różne krawieckie rzeczy, to są właśnie przede wszystkim takie właśnie dekoracyjne i w tym naszym Art Równiku będzie bardzo dużo tych przedmiotów, które wiążą się z taką działalnością artystyczną, ale właśnie użytkową. Dlatego mówimy o tym, że to będzie też florystyka. To jest bardzo ważne, aby
wspomnieć o tym, że my to realizujemy także z uwagi na grant unijny, który rozpoczęliśmy teraz w lutym. I ten grant jest bardzo obiecujący. Mamy na 3 lata działalność taką zapewnioną, czyli pracę nad aktywizacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. I to właśnie w 6 zawodach. Robimy to w partnerstwie z firmą Dobre Kadry, więc ten grant jest bardzo taki tak dobrze, profesjonalnie przygotowany, także od strony takiej systemowej. Chodzi o to, żeby się przygotowali niepełnosprawni do normalnego wejścia na rynek pracy i proponujemy to właśnie w obszarze 6 zawodów, dlatego Art Równik będzie tutaj no, też takim miejscem doświadczania, uczenia się w zakresie florystyki, w zakresie renowacji antyków, w zakresie takiego rękodzieła rozumianego jako właśnie takie prace typu hafty czy jakieś robótki ręczne. To wszystko bardzo nas tak ekscytuje, bo właśnie widzimy, że to się bardzo podoba naszym podopiecznym. Ta kolorystyka, ta faktura, te materiały, to wszystko jest bardzo ekscytuje. I podoba się także nam, pani profesor, musimy tutaj postawić kropkę, bo nasz czas się kończy. To jeszcze jednym zdaniem, gdzie zapraszamy do Art Równika w takim wypadku? Ciągle jeszcze na Jedności Narodowej 47, czyli tam, gdzie jest kafe Równik. Mamy nadzieję, że jak się to nam rozwinie, to być może miasto, mam na myśli urzędników, znajdą nam jakieś lokum, jakieś miejsce, żebyśmy mogli taką piękną galerię, takie miejsce, w którym będzie również prezentacja tych prac otworzyć. Na razie w kafe Równik. Coś pysznego i coś pięknego. Warto wybrać się zatem do kafe Równik i przy okazji zobaczyć otwarcie Art Równik, które już dzisiaj. Pani profesor Małgorzata Młynarska, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I powodzenia dla całej ekipy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.